Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Tak jak widzicie, w tle mamy naszą kadrę młodzieżową w zapasach. Słuchajcie, rozpoczynamy nowy cykl, który tworzy Władek Team, a mianowicie podstawy surfcastingu z Władek Team. Dzisiaj jest pierwszy odcinek, pokażemy Wam, czym my łowimy i dzisiaj skupimy się na wędziskach i na kołowrotkach. W kolejnym odcinku będziemy Wam pokazywać, zagłębiać się w większe szczegóły typu plecionki, żyłki, co zakładamy na te nasze żyłki i haczyki. Także zapraszamy na ten pierwszy film. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Zapraszam! Koło mnie stoi Michał, jeden z naszych najmłodszych zawodników. Michał, 14 lat, jak dobrze kojarzę? Tak. I z Farzewo. Tak. Czyli dobrze pamiętam. No, w naszym klubie mamy sporo młodzieży i to jest jeden z naszych pierwszych zawodników, tych młodzieżowych, którzy do nas dołączyli. Tak, pokaż Michał, no zarąbiście dużo zielska. No dzisiaj te warunki niezbyt sprzyjające. Michał, słuchaj, ty łowisz wędką Jacksona, Silver Shadow. I taka ciekawostka, Michał ma to wędzisko takie tradycyjne z 3 kawałków łączone, natomiast ja chciałem Wam pokazać moje wędzisko, bo tak jak wiecie, na Władek Team no, nie mamy lokowania produktu, więc możemy sobie na to pozwolić. Ja mam typowego teleskopa, który po prostu no, nie wytrzymał próby 4 wypadów na ryby, po prostu no, te przelotki się rozsypują, tak jak widzicie. Wędka się nie złamała jeszcze, ale no, jeżeli byście chcieli zacząć tą swoją przygodę z surfem, jednak teleskopy są fajne, ale ten piasek plus no, takie trochę traktowanie po macoszemu no, nie wpływa pozytywnie na to. Za to Michał, słuchaj, co byś mógł powiedzieć o swojej wędce? Jest ok? Daje radę? No fajna jest, nie jest za twarda, nie jest za miękka, lekka, bardzo cienka. Taka idealna dla takich młodszych. Słuchaj Michale, jakie ciężarki według Ciebie najlepiej z tą wędką chodzą? No i jak daleko jesteś w stanie zarzucić? Próbowałeś mierzyć? Na tej wędce to 120, 140, a tak najwięcej jak rzucałem to tam ponad 110 metrów. Dobrze, słuchajcie jeszcze tak, jeszcze odnośnie ceny, bo to są wędki, które są no, relatywnie najtańsze. Michała kosztuje około 150 zł, ta łączona z 3 części, moja nieco drożej, 180. Parametry mają niby te same, ale jakbyście chcieli kupić taką wędkę na plażę, najtańszą powiedzmy, to jednak jego jest dużo lepsza. Przerzucimy się teraz na następne stanowisko, bo tam mamy troszeczkę inne wędki, nieco z wyższej półki cenowej i zobaczymy, jak nimi się łowi. Jesteśmy przy kolejnym stanowisku, tutaj mamy Mcast, surf, dive. Jest to wędzisko, które ja używam swego czasu, macie to też na kanale, jeden z pierwszych odcinków, gdzie ja się też uczyłem dalekiego zarzucania, czy tam jakichś podstaw surfcastingu, które były robione typowo przeze mnie, bo teraz to co mamy to jest robione przez Władek Team. Słuchajcie, wędzisko mniej więcej 350 zł za nie trzeba dać, więc no jakby nie było więcej, sporo więcej niż to, które mieliśmy poprzednio. Czy jest warty tej ceny? Zdania są podzielone. Według mnie to wędzisko jest zarąbiste, mi się go nie udało złamać. No, tamto poprzednie to nawet bym nie próbował. To jest naprawdę fajne, bardzo fajnie oddaje ten rzut, ale uwaga, przy ciężarkach nie za ciężkich. Ja do tego używam 110-120 gramów i według mnie to była taki ciężar, który po prostu to wędzisko wytrzymywało. Szału nie ma, ale no tu już mamy, wiecie, to już zbliżamy się do tej ceny około 400 zł, więc spodziewamy się od takiego wędziska już czegoś. Przy tym wędzisku no możemy powiedzieć, że jest dobre, ale nie rewelacyjne. Idziemy dalej. A przed chwilą oglądaliśmy sprzęt dive'y, teraz mamy Quantuma surfa 450, to jest mniej więcej, wiecie co, odpowiednik tamtej dive'y, jeżeli chodzi o cenę, on jest troszeczkę tańszy, ale według mnie trochę sztywniejszy. Karol, jak to wygląda? No jest sztywniejszy, bo gramaturę wyrzutu ma do 200 gram. Fajnie rzuca mi się ciężarkiem 140-120 gram. no jest sztywny, co prawda, i ciężko wyczuć, czy ma się rybę. Wyczuje się tylko tą większą, a na przykład jak się złapie jakąś flądrę, to ciężko. Ciężko nawet branie zauważyć, więc kij jest taki sobie, bym powiedział. On ma wymienne szczytówki? Nie, nie ma. To jest cały kij, nie ma żadnej innej. Czyli on jest po prostu za sztywny jak dla Ciebie, tak? Tak, jak dla mnie jest za sztywną wędką. Mam obok wędkę Silver Shadow, jest bardzo dobrą wędką, fajnie przy rzucie się ładuje. No to jest wędka akurat taka. No i Silver Shadow połowę tańsza. No tak, bo kosztowała mnie 166 zł. Okej, i kolejne stanowisko, jak zwykle młodzież z Władek Team, no widzicie, aktywnie dosyć łowią. Michał z Władysławowa, no Ty masz dwie zupełnie inne wędki. Słuchaj, pierwsze co nas interesuje to cena i co o nich myślisz? No ta tutaj z Jacksona była za 120 zł. Kołowrotek za 230 kupiłem w sklepie. Wędka dosyć fajna, giętka dosyć. Ale gruba, nie? Taka no, trochę toporna. No, dosyć gruba jest, ale fajna. Słuchaj, to drugie wędzisko, no to tutaj już mnie by interesowało troszeczkę mocniej, bo to jest grauwelowskie. Słuchaj, ile to kosztowało? No, wygrałem to ogólnie na gravelu, ale patrzyłem w internecie, to 120 euro kosztuje. No to sobie przeliczmy to, 120 euro, no to jak na razie nasza najdroższa wędka. Słuchaj, no dobra, no i masz teraz porównanie, warto by było wydać tyle kasy? No nie wiem, strasznie sztywna ona jest. No to mi się jakoś lepiej łowi, taka giętsza, ta to jest taka sztywna, że w ogóle się nie ugina prawie. Czyli bardzo ciężko wyciągnąć rybę, rozumiem, bo z zarzucaniem nie powinno być problemu, bo ona powinna nam robić dalekie rzuty, nie? Zarzuca się fajnie, ale z rybą to słabo się ciągnie. No dobra, bo Twoje kołowrotki, obydwa są identyczne? Tak. Słuchaj, co to są za kołowrotki, weź powiedz? Z Jacksona, takie plażowe. Tu właśnie tak patrzy, wiecie, no to no taki troszeczkę plastik z nich bije, co? No. Ale dają radę. Dają radę, słuchajcie, jeżeli chodzi o suną wodę, nie ma się co tym przyjmować. Naprawdę nasze morze nie jest aż tak zasolone. Poza tym my nie maczamy tych kołowrotków w wodzie. W każdym razie nie zamierzamy, bo są jakieś ekstremalne sytuacje, gdzie nam to wszystko wpadnie do wody. Ale naprawdę nie ma co przesadzać. Sól nie uszkodzi waszych kołowrotków. Ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć w dzisiejszym filmie, to legalność łowienia. No bo jeżeli jesteśmy tutaj sobie nad wodą, przyjeżdżamy z rodziną, czy też sami, no ale łowimy jednak w tym Morzu Bałtyckim, no to coś na pewno gdzieś trzeba zapłacić, wiecie, jak to w Polsce. I teraz no nie wygląda aż tak źle, bo ceny owszem poszły w górę, ale cała biurokracja jest uproszczona do minimum. Wystarczy po prostu zrobić przelew, a ten potwierdzenie tego przelewu mieć po prostu przy sobie i tyle. Czyli jeżeli przychodzi tutaj jakaś kontrol, to po prostu pokazujemy im, że przelaliśmy pieniążki. I to wystarczy. To wystarczy do tego, żeby legalnie łowić na plaży. Jeżeli chodzi o to, ile przelać i gdzie przelać, no to macie w rogu ekranu informacje na ten temat. I to w zasadzie tyle, czyli możemy łowić na dwie wędki. Każda wędka może mieć dwa haczyki, maksymalnie dwa haczyki, dwa mniejsze albo jeden duży. O tym będziemy mówić w kolejnym odcinku. No i sobie po prostu łowimy. Jeżeli chodzi o te koszty, no to wiadomo, możemy ciąć, możemy sobie wykupić jakieś pozwolenie krótkie. Jeżeli mamy jeszcze jakieś zniżki, to w ogóle mamy fajnie, mamy bardzo mało płacimy. No jeżeli mamy kartę dużej rodziny, no to w moim przypadku, akurat ja tak mam, no to płacę 35 zł na rok. Więc nie jest aż tak źle. No i oczywiście robię przelew i mam wszystko z głowy, nie muszę chodzić po jakichś ministerstwach, żeby brać jakieś druki i tak dalej. Czyli tak to wygląda od tej strony prawnej. Za chwilę zobaczycie materiał, który nakręciliśmy na naszym władkowym, na naszej majówce władkowej. Tam też oglądaliśmy sprzęty innych wędkarzy, którzy niekoniecznie są w naszej drużynie, a którzy też łowili w tamtym czasie rybki we Władysławowie. Szymon, słuchaj, ty masz takie wędki, jedną widzę masz Quantuma, drugą masz, co to jest? Jacksona. Słuchaj, weź mi powiedz tak, czym one się różnią? Tak jak masz dwie, używasz dwóch, która jest na przykład bardziej miękka, którą dalej jesteś w stanie zarzucić? Dalej ja rzucę tym Quantumem, on jest taki elastyczniejszy, no i on lepiej pracuje, nie? Przy wyrzucie, nie? To jest taka, żeby bliżej sobie rzucić, a tą ja staram się rzucić dalej, bo tu jeszcze mam lepszy kołowrotek z tą stożkową szpulą. Mikado Sensei, bardzo dobrze się nim rzuca. z niego fajnie ze szpuli leci, nie? I no, wydaje mi się, że tym dalej rzucam, a tym zawsze staram się bliżej rzucić, bo jedną rzucam dalej, jedną bliżej, nie? Dobra, a słuchaj, masz tam na szczytówkach te dodatkowe szczytówki takie miękkie, co one ci dają, powiedz? Nie no, one precyzyjnie, bardziej precyzyjnie pokazują branie ryby, nie? Bo flądra potrafi tak markotnie brać, delikatnie i na takich szczytówkach to jest lepiej widzieć, nie? Wszystko się da zauważyć, nie? Dobra, tu masz, Jackson ma ciężar wyrzutowy 100 do 200, a ten Quantum? Quantum ma do 200, też do 200. Czyli teoretycznie powinny tak samo lecieć, tylko pewnie on jest sztywniejszy, nie, dlatego... Znaczy ten jest sztywniejszy, a ten jest bardziej elastyczny, ale z niego lepiej leci, nie? Aha, czyli oddaje ten rzut. Mhm. On się tak bardziej załaduje i to chyba daje ten lepszy efekt, nie? Dobra, jakbyś miał polecić kołowrotek, bo widzę tutaj masz też jakiś inny, kormorana. Nie, ale ja bym zdecydowanie tego polecił, nie? Bo kolega nasz, ten, który wygrał tą rzutową, on z takiego kołowrotka rzucał, nie? Aha. Ten, no jak on ma na imię, ja już zapomniałem. Ten Kasprzycki, nie? Marek. No Marek, on z takiego rzucał, nie? Mhm. Z niego dobrze wylatuje, bo ta szpula jest wysoka i w stożek ona jest, nie? I to z tego fajnie leci, nie? No dobra, a słuchaj, ty też rzucałeś, ile rzuciłeś? 150 metrów rzuciłem. To... Ale nie, ja nie miałem tej wędki, ja rzucałem z tej, bo ja o tą się tak trochę bałem. W sensie, wezmę tą, bo ta tu jest tańsza, nie? A tak trochę, potem żałowałem, że nie wziąłem tej, bo mogłem mieć tą wziętą. Czyli taki... Jeszcze raz tyle kosztuje, co tanie. No właśnie, to ten Jackson jest dosyć tani, nie? No bo ja za niego dałem chyba 320 zł, nie? A za tą ponad 500, nie? Czyli posumujmy, Jackson za 320 zł, ciężar wyrzutowy 100 do 200, na odległościówce 150 metrów rzuciłeś. Tak. A nasz kolega, ten Jaros, co on rzucał identyczną, tę co miał drugie miejsce, trzecie miejsce, on miał. Mhm. To on taką rzucał. Roman. No Roman rzucał taką samą wędkę jak moja. No i on tam miał chyba 175. No, tą samą wędką rzucał, identyką. Kolejne stanowisko wędkarskie, Ryszard tutaj łowi i kolejny Jackson, czy Jackson, jak zwał, tak zwał. Słuchaj, Arkadia, powiedz coś o tym wędzisku. Ja to wędzisko kupiłem, znaczy dwie sztuki od razu kupiłem, bo mi się podobała cena tych wędek. Aha, co jest istotne też. Cena jest jednej wędki 95 zł. Mhm. Ja już chwilkę na nie łowię i mi się podobają, bo są względnie czułe, tak. No i niesamowicie mocne. Mhm. One może są nawet za mocne do swoich ciężarów, które ja tu używam. Ja używam ciężarek 140 gram tylko, bo mam większe, ale tych nie używam, bo... Ciężko wyrzucić. Ciężko. A potem ciężko holowanie jest. Mhm. No. Także z tego sprzętu jestem zadowolony. Jeśli chodzi o wędki. Ale to słuchaj, to chyba masz, no nie chciałbym ci tutaj jakoś tam źle powiedzieć, ale masz chyba najtańszy sprzęt, tak, słuchaj. Tak z chłopaków tutaj patrzę, no. Ale też łowny, czyli nie sprzęt łowi, nie? Nie, tak jak to mówią. Wędka jest potrzebna, żeby nią łowić, a łowi kto inny, nie? No. Ten, co na drugim końcu wędki jest. A mówią też, że szczęście łowi. No szczęścia trochę trzeba mieć, no bo to jednak. No. Słuchaj, masz dwa różne kołowrotki. Zauważyłeś jakąś różnicę przy wyrzucaniu, bo tu masz szpulę taką, jedną masz taką grubą, drugą cienką, coś... To jest potężna szpula i przy wyrzucaniu dużo dalej idzie i szybciej zbija. Mhm. Tamta z kolei też przy wyrzucie jest dobre, ale przy zwijaniu za długo zwija. Mhm. Tamten. Tak. No dobrze, bo tu jeden jest Okumy, a drugi Kronos. Co to jest? Co to jest za firma? Kronos, ale tu jeszcze coś jest. Kronos 80. Dobra, słuchaj, one są sztywne, to pewnie z braniem, wyczuciem braniem trochę ciężko, co? Nie, ja nie mam problemu. Widać brania, nie ma problemu. Mhm. No jaki mankament tego? Bo coś gdzieś musi być myk. Słuchaj, jak to 90 zł kosztuje, to gdzieś musi być myk. I co byś tutaj ulepszył w tym wędzisku? No jedynie tą szczytówkę miękko by można było dorzucić do niej, ewentualnie. Tak, dużo kolegów właśnie mają te szczytówki takie dodatkowe. I o tym też pomyślę chyba. Brałeś udział w naszej rzutówce? Nie, ten dzień się zapisałem do klubu. Aha, no to... No, także nie miałem, nie miałem okazji w rzutówce. Trzeba było wziąć udział, bo byśmy zobaczyli, wiesz, ile rzuciłeś tym, ale myślę, że około 100 metrów damy radę zarzucić tym, co? Tak, tak, on się pięknie się tym rzuca. Bo niektórzy mówią, ma być giętkę do rzutów, tak? No nie wiem, to zależy jak to rzuca, bo... Trzeba umieć potem odzyskać tą moc tego giętkiego kija po prostu, nie? No dobra, idziemy do kolegi obok i tam też się wypytamy co i jak. No, może tu kolega coś powie na temat. Wejdźmy do moich wędek, to zobaczymy. Idziemy. Kolejne stanowisko, Adam. No, ty tu masz takie, bym powiedział, bardziej kolorowe wędziska. Bardziej kolorowe, bo, że tak powiem, raczkuję na razie w tym temacie surfcastingu i kupiłem sobie na początek wędki, które, no, mi się zdaje, jak na początek są dobre. Wędki te kosztują około 250 zł, same wędziska z kołowrotkami to wyjdzie 500 zł, podejrzewam, że coś w tym się zamknie. Dwa kołowrotki Kormorana mam, dwóch różnych modeli, to jest 6 PFI. 3500, więc chyba 4500. Słuchaj, dobra, ale teraz tak, bo to są też takie, powiedzmy, no, z tych tańszych kołowrotków. Masz jakąś taką różnicę, bo przy wyrzucie to podejrzewam, że one są identyczne, ale przy holowaniu? Przy holowaniu też identycznie, nie ma jakiejś... No ten być może szybciej zwija, bo szpula inna, przełożenie jest to samo. Ale nie masz jakichś takich, wiesz, że tam te trybiki coś tam nie domagają? Nie, nic takich rzeczy. Co do wędzisk, no tu jest różnica, bo SCR jest bardziej giętki niż ten Kormoran, który mam z tej strony i tu widzę dużą różnicę. I na szczytówkach w ogóle przydałby się dodatkowy blank, także żeby było coś widać. Słuchaj, bo teraz tak, obydwie masz 4,20 m, to moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobra długość. Długość jest tak, wyrzut jest dosyć fajny, aczkolwiek wędziska są dosyć sztywne i nie ma jednak tej siły, która przekazuje ciężarkowi. No wyrzut, całą energię. A to bardzo ciężko, wiesz, naładować wędzisko miękkie, żeby ono oddało wyrzut, więc to jest dobre, wiesz, bo łatwiej się rzuca taką wędką dalej. Brałeś udział w rzutówce? Nie, właśnie jako ojciec zapisałem się akurat w tym dniu. Aha. Także warto było się tam sprawdzić, bo sam jestem ciekaw, bo w morzu nie mamy odczucia, ile to leci. Tak fajnie by było na plaży sprawdzić, jak daleko rzucę. Tym bardziej, że jestem rosły, to podejrzewam, że ten mój wyrzut jest dosyć daleki. No ale w tej chwili rzucam tam dosyć dobrze, także nie jest tak źle. Czyli za rok zapraszamy na rzutówkę. No, bardzo bym chciał się sprawdzić, także bardzo dziękuję. Dobra, podsumujmy. Masz Kormorana Sikora Mega Surf 4,20, 250 gramów wyrzutu, od 100 do 250 gramów. I tutaj to drugie wędzisko, dwa też, przepraszam, 4,20, 100 do 200 gramów wyrzutu i to jest wędzisko Mikado, mniej więcej każde po 250 zł. No dokładnie, podejrzewam, że tyle chodzą. To dostałem w prezencie, dlatego się nie znam ceny, ale tak... Dobra, powiedz nam tylko o tych szczytówkach, bo one są dosyć twarde. One są dosyć twarde. Jak tam z braniem ryby widoczne to branie? Czasami jest widoczne, jak weźmie coś większego to widać, a dużo tak, że tak powiem, na czuja sprawdzam, czy coś tam siedzi, czy nie, bo tutaj by się przydał dodatkowy jakiś blank, żeby było widać, co się dzieje. Skąd? Kiełpino, koło Kartus. Koło Kartus. Słuchaj, ty tutaj przyjechałeś tak sobie odpocząć po prostu z rodzinką. Ale przede wszystkim flądra. Przede wszystkim flądra. Ta. I temu, że jest 100 metrów do plaży domek. Aha, aha. Słuchaj, i często tak przyjeżdżasz tutaj łowić? Od 6 lat. Każda majówka i każde Boże Ciało. O. No i po pracy, jak jest czas, to godzina 17, wędki, samochód i dzida. Październik, no to wiadomo, dorsz, karwia i Władek też, nie? Słuchaj, jakbyś miał scharakteryzować tutaj naszą plażę wowodesowej, bo jest wschodnia i teraz jesteśmy na zachodniej. Która lepsza? Wygodniejsza zachodnia, bo nie trzeba wchodzić do wody, nie? A tam jak jest niski stan wody, no to jednak wodery i czasami jest z tym problem, nie? Także tu wygodniej. No super, słuchaj, bo robimy taki program o wędziskach. Mógłbyś powiedzieć dwa słowa? No ja tanio. Znaczy cię tu widzę właśnie, że ogólnie ludzie... Jackson i kołowrotek Okuma. Tam kołowrotek jest chyba też Jacksona i... No, jak się jeździ 10 razy w roku na ryby, no to dla mnie to nie musi kosztować tam tysiące złotych. No właśnie, bo to jest Jackson Silver Shadow, to jest jedna z takich najczęściej chyba wędzisk spotykanych na wybrzeżu. No, koszt do 200, także strasznie nie boli. Rzucić idzie, no ja tak nie wiem, w granicach 140 przy dobrej pogodzie. Ale to samym ciężarkiem? Nie, czemu? A, no powiedzmy, nie no na polu to 140 przekroczyłem, to prawie bym sąsiadowi okna wybił. Myślałem, że nie przerzucę, o tak. Słuchaj, bo też masz tą dodatkową szczytówkę. Bez tej szczytówki te wędziska sobie by radziły? Słabo. Co napniesz, to z powrotem podbierze. Nie idzie napięć zestawu według mnie, nie? No chyba, że 200 gram, ale to... Bo co, 150 większość, nie? Tak, tak. No to ja też tam preferuję tą samą wagę. No super. Byliśmy w sobotę na Helu, a ty byłeś tu? Byłem tutaj. Słuchaj, na Helu no nas było chyba 70 chłopa, złowiliśmy 150 fląder, a tu? Tutaj w 3 godziny, raz, dwa, 8 dubletów. Czyli 16 fląder. Tak, w 3 godziny, ale wtedy już cisnęli, że mam przyjść, bo towarzystwo się niecierpliwiło, że ja tylko wędkowanie. Dobra. Ale tak jak rozstawiłem wędki, dublet. I podejrzewam, że mogłem siedzieć chyba do 4 rano i by było non stop ryba, nie? Słuchaj, no bo właśnie to jest, kogo tak pytamy, to tak właśnie mówią i ty tu jesteś osoba niezrzeszona, nie nasz człowiek, no. Także dlatego szczęka mi tak, trochę wiesz, opada, nie? No, sobota była dobrym dniem. A ja nie zrobiłem jednej ryby na Helu. A jednak coś bierze! Tak, jest. Okoń. Jakbyśmy tak do kamery mocno zbliżyli, to 60 co najmniej, nie? Tak jest, tak jest, tak jest, dokładnie. I na glizdę! Kocham? Na glizdę! Tak. No to kurczę, no to wypas po prostu. No są ryby w naszym polskim morzu, ale to wytniemy. Tak. Dzień dobiega ku końcowi, zbieramy się powoli, jest godzina 19:30. Łowiliśmy gdzieś tak około godziny 15, zeszliśmy na plażę, od 16 mniej więcej zaczęliśmy tą naszą zabawę dzisiaj. Na dzisiejszym filmie no, pokazywałem Wam te wędziska, jak to mniej więcej wygląda, no i jak żeście pewnie zobaczyli, skutecznie też się da łowić u nas na polskim Morzu Bałtyckim, na polskiej plaży. 2 leszcze zostały dzisiejszego dnia złowione, całkiem fajne leszcze, jeden ma ponad 2 kg, także no całkiem sporawa ryba. Tutaj szasowicze, którzy przechodzili, mówili, że to aż się strach kąpać w tym morzu, jeżeli takie ryby tam pływają. No i troszeczkę mieli rację, bo ta ryba została złowiona wcale nie jakoś daleko. No nie było 150 metrów od brzegu, to nawet nie było 100 metrów od brzegu. Także wiecie, żeby łowić skutecznie w polskim Morzu Bałtyckim, nie trzeba jakichś wymyślnych, dużych, drogich zestawów, którymi zarzucimy na 200 metrów. Nie ma się co łudzić, że nawet damy radę drogim zestawem tyle zarzucić. Myślę, że 80 metrów, 50 to już jest skuteczna odległość, na którą możemy zarzucić, możemy wyciągnąć fajne ryby. Leszcz jest rybą, która lubi ciepłą wodę, więc jeżeli ten prąd nam troszeczkę przypływa koło nas, tak, bo to nie jest powiedziane, że wszędzie mamy ciepłą wodę, są te prądy jakoś tam chodzą w morzu, to ten leszcz jest po prostu w tych cieplejszych wodach i jest go po prostu dużo. Jeżeli leszcz żeruje, to znowuż nie jest aż tak trudno go wyhaczyć. Niemniej jednak dzisiaj gratuluję koledze Andrzejowi Dechnik, złowił leszcza przepięknego, no i koledze z kadry młodzieżowej Michałowi też złowił pięknego leszcza, no największego tego dnia. Na 20 osób, tylko te 2 osoby dzisiaj złowiły ryby, ale akurat dzisiaj widzicie, jakie są fale, jak to wszystko wygląda, także nie jest zbyt ciekawie. Zapraszam Was do następnego odcinka. W następnym odcinku na pewno poruszymy temat tego, co zakładać na haczyk, jak wygląda taki zestaw końcowy oraz jak w tym polskim naszym Morzu Bałtyckim łowić różne ryby, bo teraz jest okres letni, więc flądra, dorsz, ewentualnie jakieś okonie, ale oczywiście możemy też łowić bardzo fajne dorsze. Także zapraszam do następnego odcinka naszych podstaw z surfcastingu z Władek Team. Będzie się działo. Cześć!